Witajcie, kochani. Tak jakoś tak fajnie płynie z tymi nagraniami. Uwielbiam mówić, być w lesie i dzielić się tym, co gdzieś płynie, bo to jest takie niesamowite, kiedy znajdujemy przestrzeń w sobie poprzez swoje zainteresowania, pasje. Znajdujemy ten kanał, przez który może płynąć właśnie to dawanie ziemi innym, życiu. To, co gdzieś tam w sobie pozwalamy dostrzec, doświadczyć. I tak jakoś teraz jest fajna fala, bo dużo nagrywam. A może przyjść czas, że będę siedział cicho. Już mi się raz zdarzało posiedzieć cicho przez jakiś czas, ale potem znowu zaczęło się kręcić coś we mnie i potrzeba mówienia. Kochani, jest to taki fajny czas, 31 grudnia. Jutro nowy rok. Dla niektórych ten nowy rok zaczął się 21 grudnia. I wszystko jest super fajne. Ale powiem wam, że jeżeli miałbym mówić o jakichś cyklach dla mnie ważnych, znaczących, to już chyba najbardziej taki znaczący cykl dla mnie to jest cykl księżycowy. Dlatego, że ta woda jest takim głównym składnikiem życia na ziemi, mojego ciała. I to, jak księżyc wpływa na wodę, ma dla mnie bardzo takie wielkie znaczenie. Nów pełnia, a wraz z tym cała ta magia przyrody. Ale to jest taki cykl, który jest dla mnie drugorzędny, bo pierwszorzędny cykl, a ten roczny to jest trzeciorzędny. Ale pierwszorzędny cykl to jest cykl dzień i noc. Każdego dnia budzimy się do nowego życia. I to jest cud. Do nowego życia. I powiem wam, że spotykając się z różnymi ludźmi w swoim życiu, zwłaszcza w kontekście tej pracy, którą wykonuję z osobami niepełnosprawnymi, słuchając różnych historii, gdzie tak naprawdę ktoś szalał na nartach, na motocyklach, na snowboardzie i jeszcze różne rzeczy jakieś tam robił. I wszystko było wow, czadersko. A gdzieś tam w mieście chciał malutki murek przejść. Podniósł nogę na wysokość kolana i przekroczyć ten murek. I się mu noga zawinęła, potknął się, upadł i paraliż na całe życie. A wcześniej wręcz wszystkie kości połamane jeżdżąc na motorze. I wiecie, to są takie historie, że tak naprawdę ten skarb, który mamy, to jest dzisiaj. I wiecie, mówię o tym dlatego, że w swoim życiu wielokrotnie doświadczyłem i osadziłem się w tym, by w końcu umrzeć. I to mi dało życie. Tą radość tego dnia dzisiejszego. To, żeby być w swoim przepływie, w swojej prawdzie, w swoim bezkompromisowym podejściu do życia w tu i teraz. Naprawdę jest tyle historii, które zaskakują swym zwrotem w życiu, że myślimy, że już o, jesteśmy tak cudownie, wszystko się tak układa w życiu, a nagle
z dnia na dzień wszystko się może rozpierniczyć. I zostajemy po prostu... No właśnie, zostajemy w takim stanie, gdzie wcześniej lokowaliśmy swoje nadzieje, swoją wiarę, swoje osadzenie w czymś, w jakimś kontekście. A życie może się z dnia na dzień zmienić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym dzisiejszym dniu, 31 grudnia, tak oczywiste jest to, żeby życzyć sobie najlepszego dzisiaj. I powiem wam, że to prowadzi mnie do tego, że każdego dnia tak bardzo ważne dla mnie jest to, żeby żyć w swojej prawdzie, bez kompromisu. Nie, że ktoś mi mówi, że mam być taki czy taki, albo taki, albo taki, a ja to nie powiem co, chcę być w swoim przepływie. I tak ważne dla mnie jest to, żeby słuchać siebie, to co mi mówi ciało, jakie się pojawiają uczucia, emocje, myśli. Kto się przejawia w mojej przestrzeni, to są te dary wszechświata. I te informacje, które przychodzą przez ciało, przez emocje, są tak bardzo ważne, by zostały uszanowane i no, usłyszane, prawda? Tak więc ten szacunek do siebie samego jest takim dla mnie takim fundamentem, takim elementem tego fundamentu, tego przepływu, który doświadczam w swoim życiu każdego dnia. Mam jakieś swoje marzenia, swoje, bym powiedział, plany, ale tak naprawdę to powiem wam, że to są takie odległe myśli. A to, co się ujawnia we mnie tu i teraz, pielęgnuję. I żyję, czując, myśląc, jako pełnia. Że pewne rzeczy, które mi się gdzieś tam podobają w obrazkach, one same w odpowiednim czasie się ujawniają, urzeczywistniają w moim życiu. I tego dnia tak sobie myślę o tym, że kocham każdego dnia przeżywać każdy dzień tak na maksa. Na maksa to znaczy w ciszy. Pamiętam kiedyś takie pytania ktoś zadawał. No co byś zrobił, gdybyś wiedział, że jeszcze masz tydzień życia czy coś takiego? A co byś zrobił, gdybyś jutro miał już przemienić się w wiatr? I odpowiedź jest jedna i zawsze ta sama. Żyłbym tak, jak żyję teraz. Czy możesz sobie tak odpowiedzieć? Gdybyś wiedziała, że jutro jest twoim ostatnim dniem, jakbyś żyła dzisiaj? Pojawiałaby się panika? Nagle by się ze wszystkimi chciało skontaktować, z tymi, którzy są ważni w twoim życiu i powiedzieć coś? Widzicie? Ja w takim stanie funkcjonuję. Widząc, jak życie jest ulotne, to fizyczne życie, jak może się zmieniać, to wszystko przyniosło mi, bym powiedział, tą mądrość widzenia właśnie w ten sposób. Ktoś powie, no może jestem do czegoś przywiązany.
to wszystko gdzieś tam jest na chwilę. Bo ta zmiana powoduje to, że my spotykamy się z nowymi wyzwaniami, odsłonami życia. No i właśnie, jak reagujemy. Tak więc, kochani, w tym dniu dzisiejszym, spacerując jak zwykle, dziękuję, że jesteście. Wiele cudownych słów, inspiracji spływa od Was. Wasza obecność jest dla mnie bardzo ważna. Z jednej strony się przeglądam w tych słowach, które nagrywam i prowadzę taki prywatny wideoblog. A z drugiej strony widzę, jak te treści przynoszą wzruszenie w moim sercu. Że coś porusza, choćby to w jednej osobie się poruszyło, ku lepszemu, świadomemu życiu, ku takiemu rozświetleniu się w tym, że oha, wiem już, to działa. Nieraz miałem takie informacje od Was, że ktoś mówi, no kiedyś Ciebie słuchałam, i nie rozumiałem. Po kilku latach wróciłam i nagle wszystko się zaklikało. I powiem Wam, że w tym, co robię, jest coś, co dla mnie jest takie bezkompromisowe. Taką mam potrzebę, by stanąć w swojej takiej prawdzie i dzielić się tym, co gdzieś dostrzegam. Widzę, jak świat ten duchowy nawet idzie w jakimś kierunku i takim walki dobra i ze złem. A ja na przekór tego wszystkiego, co widzę, pragnę stać w swojej prawdzie. Widzieć poprzez pryzmat tego, co w sobie uświadomiłem, i to dobro i zło, tak zwane. I ten cień, i tą jasność. I widzę, jak czasami nieraz jest tak, że te poziomy świadomości, te różne punkty widzenia z różnych poziomów świadomości powodują to, że potem się te umysły kłócą. Bo raz mogę powiedzieć tak, raz powiedzieć tak i dla mnie nie ma tutaj niezgody. Po prostu mówię z innego punktu widzenia, poziomu świadomości. Widząc to wszystko, tą całą grę, że czasami nieraz w coś wchodzimy i to nas po prostu krępuje. A nagle przychodzi moment zobaczenia, że tak naprawdę to całe życie sprowadza się do dzisiejszego dnia. Co dzisiaj? Uczynić dla siebie, by siebie ukochać. Dlatego, że gdy siebie ukochasz dzisiaj, gdy spojrzysz z miłością na siebie, z akceptacją, z taką czułością, z takim przyjęciem siebie w każdej odsłonie, to też w ten sam sposób możesz podejść do kogoś, kto jest koło ciebie. Spojrzeć na kogoś w ten sam sposób. Także to jest proste, że cokolwiek sobie dajemy, to tak naprawdę wtedy jesteśmy w stanie dawać innym. Jeżeli mówimy, że chcemy dawać komuś miłość, zaniedbując siebie w ciszy, to o jakiej ciszy możemy pieprzyć? Miałem grzecznie mówić. Czasami mi się wyrywa. Powiem Wam, że to jest dla mnie taka zabawa. Po prostu bawię się w te wszystkie postawy grzeczności i niegrzeczności i w ogóle fajny teatr. I czuję w tym wszystkim takie fajne spełnienie każdego dnia. Stanąć tak potężnie
takiej swojej prawdzie, w takim dostrzeżeniu życia, że to życie każdego dnia jest darem i przychodzą w tym każdym dniu sytuacje, które zapraszają nas do kochania. I no właśnie, każdego dnia zaprasza nas życie do kochania. Bo jutro może bardzo nas zaskoczyć. Ktoś powie, no dobrze, trzeba się przygotować na jutro. Zrobić zakupy. Oj, tak. Ile można tych zakupów zrobić, żeby być zabezpieczonym? Ta perspektywa, o której powiedziałem wcześniej, że nagle może się wam poprzewracać po prostu w całym życiu, zakupy nie pomogą. Żadne ubezpieczenie. Żadna strefa komfortu nie da ci pewności jutra. I warto się nad tym zastanowić. Pobyć w tej refleksji. Dlatego, że kiedy umrzemy dla jutra, dla tej pewności jutra i przyjmiemy to dzisiaj w takiej całej pełnej odsłonie, zachwycając się tym dzisiaj tak normalnie, a zarazem tak w zaufaniu, otwarcie, w pełni, to robi się coś cudownego. Zaczynamy żyć, a nie dryfować ku jakiejś lepszej przyszłości. I tak to jest. Kochani, a więc w tym fajnym dniu niech szacunek, niech akceptacja, niech ten oddech serca z tą mądrością, miłością, mocą wyłaniającą się z tej pauzy, która jest, niech będzie jak ścieżka każdego dnia, w której odkrywamy siebie na nowo, weryfikując to wszystko, w co wierzymy, jakie przekonania mamy, by to, co nie służy, zostawić. To znaczy swoim spojrzeniem, swojej mądrości, swojego serca przetransformować i spojrzeć na to na nowo, w mocy, mądrości, miłości swojego serca. Czyli to zostawienie to jest tak naprawdę przyjęcie. O, ktoś idzie. To jakieś sarenki albo... Tak więc, kochani, dziękuję wam bardzo. Tutaj jest bardzo fajny las. I w tym usłyszeniu siebie niech się dzieje każdemu z nas najlepiej. I tak się dzieje. Tak więc, kochani, do miłego, do następnego. Z taką wdzięcznością wobec tego dzisiaj, które jest wszystkim we wszystkim. I możemy się przejawiać i każdego dzisiaj wyrażać się, dzielić się tym przepływem, tą swoją pasją, tym umiłowaniem życia. Hejka.